Na Stanach umiejętnie się broniła i tego miejsca było za mało. Gdzieś próbowaliśmy i środkiem, i bokami, ale nie stwarzaliśmy gdzieś przewagi liczebnej. Tak? Nie wygrywaliśmy zbyt wielu takich typowych pojedynków, może jeden na jeden. A kiedy już się na przykład udało i szła wrzutka, to gdzieś tam oczywiście brakowało w dobrym miejscu zawodnika w polu karnym, żeby mógł tą akcję wykończyć. No szkoda, mogła ta bramka paść jakoś zupełnie przypadkowo, mogliśmy ją gdzieś wepchnąć, no dzisiaj się to nie do końca układało. Oni od początku meczu już przedłużali, ale no nie możemy im się dziwić, no wiadomo, że przyjechali tutaj z dobrym wynikiem. No i taki był sposób ich gry, oczywiście kilka razy to było na wyrost i moim zdaniem sędzia mógł gdzieś ich bardziej pośpieszyć, jakoś żółtą kartkę pokazać, tak samo jak przy zmianach, jak wszyscy schodzili sobie ledwo idąc, szkoda, że się jeszcze nie odwrócili tyłem, a sędzia też na to nie reagował. Tak samo zabrali nam już w czasie doliczonym większość tego czasu, ale no, to nie jest powód, dla którego odpadliśmy. Michał, ty dzisiaj zagrałeś bardzo dobre zawody, zebrałeś dużo pozytywnych komentarzy, chociaż w ostatnich tygodniach wylała się na ciebie taka fala krytyki ze strony kibiców, że Kupczyński jest Legii niepotrzebny, że jest za słaby. Jak ty do tego podchodzisz? No ja do końca nie wiem, jakie są te wszystkie komentarze. Kibice mają prawo sobie oceniać. Wiadomo, że zawodnik raz jest w lepszej formie, jest falony, raz jest trochę gorszy, no to jest krytykowany, to jest normalne, więc jeśli ktoś mnie krytykuje i są ku temu podstawy, no to okej. Ja staram się po prostu robić swoje i do tej formy wysokiej wracać i chciałbym być częściej zbierać te pozytywne komentarze. Media teraz jest w wysokiej formie, w słabej formie. Jak wy do tego podchodzicie, do tego startu sezonu 2017-18? Wydaje mi się, że już troszkę w lepszej niż na tych pierwszych meczach. Tak? Ostatni mecz Sandecy już najmniej przepchnięty, wygrany. Dzisiaj nie najgorsza postawa i też zwycięstwo, więc na pewno trochę lepszej, ale mimo wszystko dalej średniej. Ale no, chyba idzie ku dobremu. Kiedy ten szczyt ma nastąpić? No nie wiem, no my chcemy, żeby następował jak najszybciej. W każdym meczu dajemy z siebie maksa i zobaczymy.